Takeuchi Ito i Noriaki Kasai. Tutaj widzimy ponownie Piotra Żyłę, być może już teraz wiatr się uspokoił. No i mamy pierwszego Polaka w konkursie drużynowym Zakopane. Na tym skocznie powinno być dobrze, żeby tylko była odpowiednia trajektoria lotu, ale chyba dość nisko, szybko przeszedł na narty i ta odległość nie będzie imponująca. Zależy zresztą jeszcze, jakie były warunki. Aż 15,4 punktu będzie dodane, 116 metrów Piotra Żyły. No, 15,4 punktu dodane oznacza, że wiatr był z tyłu skoczni ponad 1,1 na sekundę. Oceny od sędziów 17,5 punktu. Na czwartym stanowisku Marek Pilch, polski sędzia. Obok niego sędziowie z Rosji, Francji, Japonii i Norwegii. No ale oczywiście Polska w tym momencie na pierwszym miejscu. 20-letni zawodnik z Wisły Aleksander Zniszczoł. Właśnie w Wiśle najlepszy w tym sezonie wynik, 21 miejsce. Regularny bardzo w tym sezonie. Pewny w walce, potrafi się zmobilizować. I to jest bardzo dobry skok powyżej 120 metrów przy wielkim aplauzie widowni. No rzeczywiście bardzo dobry skok, 123,5 metra. W dodatku w ładnym stylu mieliśmy lądowanie z telemarkiem. Od wszystkich 5 sędziów noty po 18 punktów. No i w sumie będzie miał dodane punkty, bo 5,8 odjęte za belkę startową, ale 7,6 dodane za wiatr z tyłu skoczni. Oczywiście Polska będzie na pierwszym miejscu. Dzisiaj podczas serii próbnych, treningowych pokazał rzeczywiście, że jest zdeterminowany, by znaleźć się w tej drużynie i myślę, że decyzja Łukasza Kruczka była słuszna. Gorzej niestety skakał Maciej Kot, który w tej drużynie powinien się znajdować z racji swojego talentu, z racji tego, co osiągnął w zeszłym roku, w poprzednich latach, no ale musi ustawić. I za chwilę Dawid Kubacki już żywiej na trybunach, jak zwykle, kiedy skacze Polak. Do tej pory 35 punktów, pora poprawić swoją pozycję i także wyobrażenie o tym, że są jeszcze w nim spore możliwości, jak zwykle wysoki lot, ale niestety krótko i to zepsuje pozycję naszej drużyny. No, zdecydowanie najsłabiej, tylko 111 metrów Dawida Kubackiego. No, a warunków nie miał takich bardzo złych, wiatr około 0,9 metra na sekundę z tyłu skoczni. 11,2 punktu za wiatr, no ale przy tej odległości 111 metrów sporo stracono. Jesteśmy przed Rosjanami i Włochami, no ale teraz zacznie się już punktowanie kolejnych zespołów, które są za nami. Jan Maciej, jakiej doznał na początku sezonu, rozpoczął ten sezon od turnieju czterech skoczni, od 4. miejsca w Oberstdorfie, potem kilka miejsc 15, no ale miejmy nadzieję, że te 15 już wyczerpał. No i zobaczymy. Najazd, który zna od dziecka, skocznie, którą czuje we krwi. I jest piękny, daleki lot. A więc wracamy do gry, przynajmniej Kamil Stok, a my wraz z nim z wielką nadzieją, że ten sezon jeszcze będzie dla nas radosny. Ponad metr na sekundę z tyłu skoczni, 13,6 punktu dodane. 130,5 metra. Za wiatr, ale odległość świetna, 130,5, no i bardzo dobre noty, 4,19, 1,18,5 punktu za styl. Brawo dla Kamila. On w poprzednim sezonie dostawał 19 na Igrzyskach Olimpijskich, była nawet 20, a te ostatnie skoki, które oddawał z racji trochę asekuracyjnego lądowania, odwodzenia lewej nogi tej po operacji, były oceniane niż po 17 punktów, ale teraz świetny skok. 13,9 punktów Słowenia, 4. miejsce Polska, na miejscu 5. jak Państwo widzą za nami Japonia, Rosja, Czechy, no a Włochów w rundzie finałowej nie zobaczymy. Nie zobaczymy. Zapraszamy do studia w TVP Sport, a w jedynce TeleExpress. Do usłyszenia. I Piotr Żyła już na belce. Pierwsza próba 116 metrów, oceniona nieźle przez sędziów. Chociaż mogło być wyżej. 2,5 punktu i ta niespotykana pozycja najazdowa. Zobaczymy, jak się odbije. Szybko przeszedł na narty. I ta odległość przed granicą 120 metrów wydaje się lepsza niż podczas pierwszego skoku, który dał mu 4. miejsce w tej grupie. Najlepszy był Michael Hajbek, skoczył 128 metrów.
ale oczywiście Austriak z racji swojej klasy, zajmowanej pozycji w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata, jest tutaj zdecydowanym faworytem rywalizacji tych skoczków. W bardzo podobnych warunkach skakał Piotrek w obu seriach. W pierwszej wiatr 1,18 metra na sekundę, teraz 1,22 m. Odległość o pół metra lepsza tym razem. No dwa porównywalne, tyle, że chciałoby się dalej, o wiele metrów dalej dalsze skoki. Wtedy bylibyśmy usatysfakcjonowani, no ale oczywiście Polska... Dobra odległość, a więc teraz pora na powtórkę. Dwa dobre skoki to byłoby to, co Oleg wniósłby do rywalizacji drużynowej. Na razie jesteśmy na piątym miejscu, zarówno po pierwszej grupie, jak i teraz dobry skok, a więc powtarzalnie dwa razy i to jest rzeczywiście imponujące. Troszeczkę wydaje mi się bliżej, ale niewiele, 119,5 metra, w sumie zatem 4 metry bliżej, no ale on ma najwięcej dodanych punktów, 1,5 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni podczas skoku Olka Zniszczoła, no więc w tych bardzo złych warunkach, moim zdaniem, poradził sobie dobrze. Noty sędziowskie od 17 do 18 punktów, 3 po 17,5 wejdą w skład jego noty. Oczywiście w tym momencie będziemy na pierwszym miejscu. To jest na razie z tych skaczących zawodników, no nie było ich wielu, Maksym Oczki. Najlepszy rezultat, pierwsza próba. No tak, ten pierwszy skok bardzo nieudany Dawida, tylko 111 metrów, przypomnijmy, potrzeba lepszego wyniku. Niskie noty za styl, a przecież Wiśle prezentował się bardzo dobrze, znowu go ściąga w jedną stronę, ale tym razem powyżej 120 metrów i ładnie wylądowany telemarkiem skok. No zdecydowanie, zdecydowanie lepszy występ w rundzie finałowej. 121,5 metra Dawida, więc 10,5 metra lepszy wynik niż ten z pierwszej serii. Wtedy miał wiatr około 0,9 metra na sekundę z tyłu skoczni, teraz nieco lżejszy, 0,6 metra na sekundę. No i od razu dużo wyższe noty, 1,19, 4 po 18 punktów. 7,3 punktu dodane za wiatr. I w ten sposób w tej chwili mamy łączną notę 841,8. Na co to się tej wielkiej odpowiedzi? Czy już jest gotowy na dwa tak znakomite skoki jak w pierwszym, kiedy skoczył najdalej 130,5 metra, miał frajtak 130,5, ale niżej oceniony i teraz Kamil, pozycja dojazdowa, za chwilę powinien być na progu, żeby tylko nie było tego rzutu, ładne przejście wysoko, będzie daleki lot i jest pięknie! A więc indywidualnie wraca do gry Kamil Stoch, o wielką stawkę powiedział podczas tego wywiadu na rozpoczęcie naszej transmisji. Jeszcze nie dojrzałem do wygrywania, ale patrząc na to, co robi, dojrzewa. I to jest dla nas informacja niezwykle optymistyczna. 130 metrów to nie było tyle, co Jernej Damian, ale skok znakomity. Drugi równy i o to chodziło. 130,5, 130 metrów i zadowolenie w polskim zespole i myślę, że uspokojenie dwukrotnego mistrza olimpijskiego, że wszystko idzie w dobrą stronę. Są detale, jak sam powiedział, do dopięcia, ale on zajął 7 miejsce, ale to było fenomenalne i dzięki temu awansował na 3 miejsce. 5 zwycięstw w poprzednim sezonie, a w tym sezonie również przecież stawał na najwyższym podium i jest Bartosz Heller i Kamil Stoch.